Witam Was serdecznie, kochani. No i przy radyjku zaczynam kroić cebulkę, czosnek, bo gotuję zupę z ciecierzycy. To jest ciecierzyca. Dodam później jeszcze tych pomidorków z puszki. Całą puszkę dam. Tutaj zeszklę czosnek z cebulką i zaraz wrzucam do zupki. Tutaj jest bulion na razie. O, widzicie? Już jest zeszklona. Tutaj teraz wrzucam ciecierzycę. Wystarczy. Także tutaj jest ciecierzyca, woda, bulion, woda, bulion, ciecierzyca, taka powinna być kolejność. I już tutaj dorzucam cebulkę zeszkloną z czosnkiem. Wygląda to tak. O. W tym przepisie, co Wam poprzednio podałam linka, to tam jest chyba kurkuma, już nie pamiętam, a ja dodaję curry. Obrałam ziemniaczki i teraz właśnie kroję na kostkę większą. I teraz wrzucam właśnie do garnka. Do tego garczka idą takie dwa większe ziemniaki. Dorzucę tego właśnie drugiego i niech się gotują składniki. O, przykryję. A te pomidorki dam na sam koniec, a potem jeszcze dodam troszeczkę śmietanki. I chyba w tym przepisie nie było też śmietanki. Tego muszę sprawdzić jeszcze raz. Ja właściwie to tak gotuję po trochę podejrze, po swojemu, a generalnie z głowy. Pokażę Wam, jak to wygląda po zamieszaniu, jeszcze bez tych pomidorków. O. Gdzieś tak za 20 minut wrzucę te pomidory i pokażę Wam ciąg dalszy tej zupki. Podczas gotowania oczywiście trzeba się napić wody, prawda, mineralnej. O. O. Ok, i już zaraz dodaję pomidorki. Znowu chciałam powiedzieć buraki. Pomidorki dodane i zobaczcie, tak to wygląda i znowu zostawię to na góra 10 minut i zupka będzie gotowa. Ano, witam Was, kochani, serdecznie. Teraz przestało padać, bo padało gdzieś tak, padał deszcz z godzinę czasu. No to jest taki mój widok, o, to jest widok na taki ogród i on się ciągnie aż tam daleko, bo tam jest jeszcze drugi dom, w którym nikt nie mieszka, a tutaj sobie właśnie można usiąść. Tutaj jest taki zadaszony punkt, znaczy no takie miejsce zadaszone, tam grilla robią, no ale nie podczas mojej obecności na pewno. No i tak sobie mija dzień. Teraz jestem właśnie na mojej pauzie. Myślałam, że się położę, ale nie. Pomyślałam sobie, nagram Wam film. No i powiem Wam
takie jakie jajca tutaj są. No. Ja to tam nie jestem człowiekiem jakimś tam podejrzliwym i tak dalej. Nie buszuję tam po domach, gdzie jestem, ani nie zaglądam do szafek. Po prostu na tyle skupiam uwagi, na tyle ile muszę, a reszta mnie po prostu nie interesuje. No i słuchajcie, tak siedzę sobie przy stole, patrzę. Kamera. Kamera w kuchni. I tak mi... Ale wiecie co? Nie, tam absolutnie nie byłam zszokowana tym, tylko dało mi to do myślenia i tak ze stoickim spokojem zaczęłam zastanawiać się, dlaczego jest ta kamera. No i zastanawiałam się, gdzie jeszcze jest. Więc napisałam do tej mojej poprzedniczki, opiekunki. Napisałam, czy ona wiedziała o tym. No, więc odpowiedziała mi, że tak, że no, córka od razu się jej wytłumaczyła, dlaczego są te kamery. Są dwie. Są w kuchni i w pokoju gościnnym, tam gdzie jest telewizor. Stół, sofa, fotele. No i ona właśnie mi powiedziała, ta dziewczyna, że jeszcze jest jedna właśnie w tamtym pokoju. No i powiedziała mi, że bardzo nie w porządku, bo córka mojej podopiecznej powinna mi o tym powiedzieć, ale jak nie powiedziała, to może, nie wiem, może oczekuje mojej reakcji czy coś. I tak zastanowiłam się w ogóle, czy jest sens w ogóle o tym mówić. Może ona sama mi powie. Ale przemyślałam to i nie będę panikować absolutnie. Nie wiem nawet, czy jej powiem. Niech sobie ta kamera jest. Ja stanęłam na krzesło i zobaczyłam, że ona jest włączona. Absolutnie jest włączona. No, ale tak sobie pomyślałam, że no i właśnie rozmawiałam z tą dziewczyną, z moją poprzedniczką, że czy ona nie wie dlaczego, nie? A ona powiedziała, że no tak, tylko że jak ta podopieczna została sama w domu, to żeby po prostu wiedzieć, co ona robi, że w razie czego by się coś stało, no to wiadomo z jakiej przyczyny i tak dalej, nie? No więc dokładnie ja sobie właśnie wtedy przemyślałam to samo, bo nawet jeżeli ja mam pokój u góry, ja jestem u góry na piętrze, mam cały dostęp do wszystkiego i praktycznie mnie nie ma, jeżeli jest pauza, czy w ogóle nawet wieczór, czy noc, czy mam więcej tych godzin wolnych, we wtorki akurat tutaj w tym przypadku. No i faktycznie niech te kamery będą, ale one są w ogóle tak usytuowane, że to nie jest kamera taka panoramiczna, tylko ona jest ustawiona w kuchni, w pokoju, w takim punkcie, żeby po prostu było widać, jak ona przechodzi z kuchni do pokoju. Jak ja na przykład siedzę przy stole w kierunku wyjścia z kuchni, to mnie nie widać w ogóle. Widać po prostu na pewno jest, jak gotuję i się krzątam po kuchni, ale tu jednak chodzi o to, żeby mieć oko, wgląd na tą moją seniorkę, a tym bardziej, że córka mieszka poza, ona ma 20 minut drogi tutaj, no więc chcą wiedzieć. Chcą po prostu wiedzieć i mieć jakąkolwiek kontrolę i to faktycznie na pewno nie na mnie, tylko akurat na moją podopieczną. I powiem wam coś takiego. Jak ja sobie to wszystko tak na spokojnie przemyślałam,
nie? To gdybym dowiedziała się, że zlecenie jest, na zleceniu są kamery, to po prostu bym się nie zgodziła na pewno przyjechać tutaj. Bo wcześniej, tak jak w jednym z filmiku nagrałam, że właśnie miałam propozycję, że tam też były kamery na zewnątrz, jakieś tam trzy kamery, o których wiedziała agencja, no to właśnie już mnie od razu uprzedziła. Tam do jakiegoś pana miałam jechać, ale warunki idealne i tak dalej. No i też nie powiedziałam, że w sumie nie pojadę, tylko tam chciałam rozmawiać z tą opiekunką, która tam była, a ta opiekunka nie chciała mi dać do siebie namiarów, więc pomyślałam sobie, że jest coś na rzeczy, że nie ma sobie w ogóle co głowy zawracać tym zleceniem, po prostu były jakieś niedomówienia, niedopowiedzenia, bynajmniej ja chciałam się zorientować, żeby ona po prostu mi powiedziała, jak to wygląda, i wcale nie powiedziane, żebym tam nie pojechała. No ale nic, stało się jak się stało, nie pojechałam. A tutaj, no mówię, gdybym dowiedziała się, że są kamery, o i na przykład gdybym rozmawiała z tą poprzedniczką moją i ona by mi powiedziała, jak to wygląda, to może bym się zgodziła. Ale powiem Wam też, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo gdybym następnym razem gdziekolwiek chciała pojechać, jak już bym się nawet już dowiedziała z góry, że będą kamery, to właściwie ja już tutaj, bo ja w ogóle nie zwracam na nie uwagi, wiecie? Bo jak człowiek nie wie i nie znajdzie się w takiej sytuacji, to od razu już mógłby nawet panikować, że co tam będą mnie nagrywać, a co to ja jestem, nie? A tutaj jak przemyślałam to wszystko, tak sobie przeanalizowałam, to nie jest faktycznie nic strasznego. To jest po prostu kamera przede wszystkim zamontowana, żeby wiedzieć, co się z moją podopieczną dzieje. Podczas kiedy mnie tam nie ma. Moja koordynatorka dzwoniła już, o czym ja nie wiedziałam. Jestem właściwie tutaj już trzeci dzień, nie? No ale dzisiaj już trzeciego dnia tak, no po prostu siedząc i tak się spojrzałam i sobie myślę, kurde, co to jest? Kamera na pewno. No i tak stanęłam na krzesło i zobaczyłam, tak, zgadza się, potwierdzenie mam. No to nic mojej koordynatorce nie mówiłam o tym, tym bardziej, że ona mi nic o tym nie mówiła, a też nie wiem właściwie, czy agencja wie, bo czasami jest to zatajone przez rodzinę. Ale moja koordynatorka będzie dzwonić gdzieś tak za 2 tygodnie i mówiła, że gdyby się coś tam działo czy coś, to mam dać znać, no, że wszystko w porządku, nie? Ale tak czy inaczej, jak ona będzie dzwonić za 2 tygodnie, to powiem jej, że od razu zauważyłam, że są te dwie kamery. I czy oni wiedzieli? A jak nie, no to niech po prostu tam zaznaczy, żeby którakolwiek opiekunka będzie jechała na to zlecenie, to żeby po prostu poinformować. Bo takie rzeczy powinno się informować, bo nie każdy reaguje, załóżmy, tak jak ja, że po prostu nie będzie sobie nic z tego robić, a niektórzy po prostu, gdyby przyjechali na takie zlecenie, to mogłaby być po prostu jakaś afera z tego wszystkiego i opiekunowie żądaliby po prostu powrotu do domu. No, także nie wiem, czy potrzebna, czy niepotrzebna jest ta panika. W każdym bądź razie ta córka dzisiaj przyjedzie, no i zobaczymy, jaka będzie, to znaczy ja, wiecie, ja umiem czytać pomiędzy wierszami i po zachowaniu w ogóle, no ale ja tam nic nie robię, ja po prostu jestem po to w kuchni, żeby przyszykować te śniadanie, obiad ugotować, kolację i nawet wiecie co, nawet mnie to zaczyna bawić, bo ja sobie w tym momencie
Nawet potańczę przed tymi kamerami. I pomyślałam sobie, że córce w ogóle nawet nie wspomnę o tym. Niech ona myśli, że ja nie wiem, że ja się nie domyślam, że ja nie zauważyłam i tak dalej. No, także no to dla mnie właściwie takie nowe doświadczenie. Ale mówię, nie każdy tak na pewno reaguje, bo rozmawiałam z niejedną opiekunką. Na przykład na jakiejś tam grupie opiekunek wyjeżdżających do pracy do Niemiec. No i wiem, że był wielki bunt, że wielkie oburzenie, niezadowolenie, jak usłyszały jedna z drugą, że na zleceniu mogą być kamery, to czytałam komentarze, że absolutnie nie, one by nie pojechały, że to jest chamstwo, że to jest bezczelność, jak oni nas traktują i tak dalej. No, powiem szczerze, że czytając te komentarze, no nie śmiałam się z tego, bo to jest właściwie takie... to jest takie jakby wchodzenie w naszą prywatność, ale to nie jest właśnie do końca tak. Bo ja rozumiem, że jeżeli dzieci podopiecznych są w pobliżu, załóżmy ulicę dalej mieszkają, albo są sytuacje, że mieszkają obok w domku, w takim szeregowcu, albo mieszkają u góry czy na dole. No ja na przykład przecież 5 razy jak jeździłam, no to syn był na dole. To było takie piętro w piwnicy, po prostu było mieszkanie zrobione. Ale było wszystko w porządku, tam aż absolutnie tam żadnych kamer nie było. I wiecie co, nawet z perspektywy czasu, to ja nawet nie wiem, czy gdziekolwiek byłam, to czy nawet były te kamery, czy nie było tych kamer. Ja po prostu się tym nigdy nie interesowałam, czy te kamery są, czy nie. No ale tak czy inaczej, nawet gdyby były, bez mojej wiedzy, to zawsze dostawałam dobre referencje, jakiś gifcik dostawałam, to znaczy wiecie, upominek, prezent, o, nawet było nieźle. Nawet pieniądze się dostało na koniec, także każdy w sumie był zadowolony i ja też. I nawet się nie zastanawiam nad tym, czy gdzieś tam były kamery, czy nie. Ja przypuszczam, że no tam, gdzie ja jeździłam 5 razy, to na pewno nie, bo tam były skromne warunki, to gdzie oni by tam się szarpnęli na te kamery, jak oni ciułali te pieniądze grosz do grosza na konto, żeby tam, no wiecie o co chodzi, nie? No, także no w sumie co ode mnie? Powiem wam, że nie ma co panikować. Nie ma co panikować, bo ta dziewczyna jeszcze mi powiedziała, że mogę poprosić córkę, żeby wyłączyła te kamery, ale właściwie tak zastanowiło mnie to, mogłabym powiedzieć, ale właściwie jaka by była przyczyna tego, żeby wyłączyć kamery, to, że mnie zobaczą, że ja tam po prostu szykuję jedzenie. Ja generalnie w tym wuncima, w tym pokoju gościnnym nie przesiaduję w ogóle. Ja tylko przechodzę, załóżmy, przez ten pokój do ogrodu. Także wiecie co, myślę, że tutaj akurat w tym przypadku nie ma potrzeby w ogóle wspominać o tym. No, ale ja to wykorzystam do innego celu, nawet jeżeli córka obserwuje i ogląda tam na pewno wyrywkowo, bo na pewno nie siedzi, przecież ona też pracuje, jej mąż pracuje. Oni nie mają czasu na takie pierdoły. No może tam wieczorem sobie coś tam włączą na chwilę i tak dalej, albo przewiną tą kamerkę, ten obraz. No i niech mają sobie ubaw. No, generalnie mnie będą widzieć albo z tyłu, albo z przodu. Jak rozmawiam z moją podopieczną, jak jej podaję na stół posiłki, wody. I tak sobie właśnie pomyślałam, mniej więcej tak, no wspomniałam sobie, co ewentualnie robiłam w tej kuchni. No to właściwie tak jakbym stanęła z boku i przyjrzała się sobie, no to właściwie tak dbałam o tą moją
podopieczną, a tu wodę, a tu kawkę postawiłam, a tu ciasteczka. No i tak zawsze tą tackę położyłam na stół ładnie, elegancko, zawsze myłam te naczynia albo wkładałam do zmywarki, wycierałam blaty, bo ja tak lubię, ja lubię czysto. Ja jak w ogóle gotuję, to jest czysto w kuchni. Nie ma żadnego bajzlu, jakichś tam garów, łyżek, talerzy. Nie, 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 nie. Ja to już po prostu mam wrodzone we krwi. Ja po prostu mam taki nawyk, że jak ja gotuję, to ja gotuję czysto w kuchni jest. No i tak lubię. Zastanowiłam się nad jedną rzeczą. Gdyby na przykład, bo dzisiaj jak gotowałam tą zupę, no to ja to nagrywałam, tak? No ale tym bardziej, w ogóle nawet nie wspomnę o tych kamerach. I gdyby w razie czego córka mi powiedziała, że ja nagrywam tam jakiś filmik, jak ja gotowałam czy coś, no to wtedy mam odwet. Tak, bym powiedziała, nagrywam, żeby w razie czego nie zarzucić mi czegoś, czego nie zrobiłam. Prawda? Jak myślicie? Dobry tekst, nie? Dobre podejście, dobra zagrywka z mojej strony. I to jest taki odwecik, że tak jak ona mi nic nie powiedziała o tym, no to w tym momencie ja zachowam to też w tajemnicy. I w razie W, jak jej się coś tam nie spodobałoby, że ja tam coś tam nagrywam, to po prostu powiem, że żeby mieć jako dowód na to, że ja wykonuję swoje obowiązki jak należy. No i nawet jej filmik będę mogła pokazać, a tam mówię po polsku i tak nie zrozumie i tak. No i co takiego złego? Nic, prawda? No. Także na razie tyle z tej opowieści. No i właśnie chcę Wam, bo tutaj będę montować ten filmik, bo to są dwa filmiki, które zmontuję. To chyba najpierw wrzucę tą zupkę, którą gotowałam, a potem właśnie ten filmik. I wydaje mi się, że na dzisiaj wystarczy tych moich opowieści. Nie wiem, czy później pójdę z moją podopieczną na spacerek, ale jeżeli nie będzie padać, to na pewno, a lepiej się przejść, bo spacer jest dobry na jelita, tym bardziej jak się zje ciacho albo herbatniczki jakieś, prawda, wypije kawę, to jest dobrze się przespacerować. A tutaj jest bardzo przyjemnie, dość kolorowo, zielono jest bardzo, bujna zieleń, no to... Przejdziemy się, no chyba, że będzie padać deszcz, no to nie. No to wtedy sobie może z podopieczną pogram w coś. Chińczyka. O, może Chińczyka wyjmę i będziemy sobie grać w Chińczyka. I na tym chyba będę kończyć ten filmik. Będę teraz czekać na córkę podopiecznej. I tyle. Tak właśnie wygląda ta kamerka w kuchni. A tutaj po pauzie moje ciasteczka i kawa. No i taka mała czekoladka.